Witajcie w pierwszym odcinku odnowionej serii Chrześcijaństwo po prostu. Czym jest chrześcijaństwo? Jakie są jego odcienie? Jak wierzą różni wyznawcy Chrystusa na obliczu ziemi? Zapraszam na odcinek. Na początku chciałbym powiedzieć, że zainspirowała mnie trochę do tej serii książka C.S. Lewisa, Chrześcijaństwo po prostu, szczególnie wstęp do tej książki. Powiem trochę o nim, a zachęcam każdego z Was, może warto przeczytać. Nieważne, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie, myślę, że warto zobaczyć, czym jest faktycznie chrześcijaństwo, bo wokół nas jest bardzo wiele karykatur, wiele błędnych rozumień, zarówno chrześcijan, jak i ludzi, którzy kompletnie nie wierzą w Chrystusa. Ta seria ma być takim wstępem do poznania chrześcijaństwa. Raczej kieruję ją do osób, które nie wierzą w Chrystusa, które gdzieś zraziły się kiedyś, a być może nigdy nie słyszały o prawdziwym Chrystusie, o prawdziwym Bogu, ponieważ mimo, że Polska uchodzi za kraj chrześcijański, to widzimy, że wiele osób ma bardzo dziwne poglądy na Boga. Dlatego zachęcam do zobaczenia tej serii. A może jeszcze jeden ważny element. Czasami spotykam ludzi, którzy mówią, jest tyle odłamów chrześcijaństwa, że ciężko się w tym połapać. Jak to jest możliwe, żeby jedna religia była tak zróżnicowana? To na pewno jest jakiś falsyfikat. Czasami też takie osoby powołują się na słowa Pana Jezusa, mówią, przecież Jezus podczas ostatniej wieczerzy, modląc się do Boga, proszę Cię, nie tylko za tymi, lecz za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno, podobnie Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A więc widzimy bardzo mocno słowa Pana Jezusa, który zachęca do tego, aby chrześcijanie byli razem. Niestety, chrześcijanie bardzo często nie są posłuszni temu słowu, ale to nie oznacza, że chrześcijaństwo jest fałszywe. Zachęcam, zobacz ten film. Jeżeli uznasz, że jest on sensowny, że jest warty obejrzenia, to podziel się z innymi. A jeżeli jesteś chrześcijaninem, to też zachęcam, wytrwaj jeszcze chwilę. Być może poruszę tu kilka aspektów, które będą dla Ciebie ciekawe. Być może zobaczysz inne spojrzenie na niektóre rzeczy, a być może ten film utwierdzi Cię, że idziesz właściwą drogą. Zapraszam. Przeczytam kilka fragmentów z książki C.S. Lewisa, które bardzo zachęciły mnie do tego, aby nagrać tą serię. Posłuchajcie. C.S. Lewis mówił tak. Muszę uprzedzić czytelników, że nie proponuję pomocy osobom wahającym się pomiędzy wyborem różnych wyznań chrześcijańskich. Nie dowiesz się ode mnie, czy masz zostać anglikaninem, katolikiem, metodystą, czy może prezbiterianinem. Pomijam ten fakt celowo. Nawet powyższą listę ułożyłem w kolejności alfabetycznej. Moje własne wyznanie nie stanowi tajemnicy. Jestem zupełnie zwyczajnym członkiem świeckim Kościoła Anglikańskiego i nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem żadnego z obecnych w nim nurtów. Jednak w tej książce nie usiłuję nikogo nawracać na własne wyznanie. Odkąd zostałem chrześcijaninem, uważałem zawsze, że najlepsze, a może wręcz jedyne, co mogę zrobić dla niewierzących bliźnich, to wyjaśnić i bronić tych elementów wiary, które wyznawali niemal wszyscy chrześcijanie wszystkich czasów. Sądzę tak z kilku powodów. Przede wszystkim do kwestii dzielących chrześcijan często odnoszą się argumenty zaczerpnięte z wyższej teologii czy wręcz historii Kościoła. A takimi rzeczami powinni zajmować się wyłącznie prawdziwi eksperci. Ja szybko straciłbym grunt pod nogami i zamiast pomagać innym, sam potrzebowałbym pomocy. Po drugie, chyba należy przyznać, że dyskusje na temat spornych kwestii bynajmniej nie zachęcają niechrześcijan do chrześcijaństwa. Dopóki będziemy pisali o różnicach i spierali się na ten temat, nie tyle zachęcimy niechrześcijan do własnego konkretnego wyznania, ile zniechęcimy ich do chrześcijaństwa w ogóle. Nasze podziały nie powinny być dyskutowane w ogóle, chyba że w obecności osób, które już uwierzyły, że Bóg istnieje, a Jezus Chrystus jest Jego jedynym Synem. Nie chcę czytać dalej, jest w tej książce wiele bardzo mądrych myśli. Zachęcam, jeżeli to Cię zaciekawiło, to podejście zaciekawiło Cię, to warto, myślę, że sięgnąć po tą książkę. Okej, ale lećmy dalej z tym filmem.
Ten pierwszy odcinek postanowiłem nagrać właśnie o różnych odłamach, wyznaniach, częściach chrześcijaństwa. I chciałbym podać trochę liczb, chciałbym powiedzieć trochę o różnych specyfikach kościołów. Być może głębsza analiza przyjdzie w kolejnych odcinkach. Jeszcze zastanawiam się, jak one będą wyglądały. Na początek trochę liczb. Szacuje się, że na świecie jest ponad 2,5 miliarda chrześcijan, z czego około 1,2 miliarda to są rzymscy katolicy. Około 800 milionów to są chrześcijanie, nazywani czasami protestantami. Ci protestanci dzielą się na mniejsze wyznania. Około 280 milionów to są zielonoświątkowcy. 215 milionów ewangelikalni, 85 milionów anglikanie, 77 milionów luteranie, 74 miliony metodyści, 72 miliony baptyści. Na świecie szacuje się, że jest około 260 milionów wierzących prawosławnie. Są jeszcze pomniejsze wyznania i pamiętajmy, że pojawia się też coraz więcej kościołów w ogóle nierejestrowalnych. Czasami tacy ludzie mówią, że są chrześcijanami biblijnymi, czasami, że są ewangelikalnymi. Przeróżnie się nazywają, ale nigdzie nie są zarejestrowane. Kiedy popatrzymy na te liczby, widzimy, że rzymskich katolików jest około 1,2 miliarda. Protestanci są dość rozdrobnieni. Ale kiedy przyjrzymy się głębiej albo wejdziemy wewnątrz, widzimy, że Kościół rzymski także jest podzielony na różne skrzydła. One niby idą razem, a czasami mam wrażenie, że te skrzydła wewnątrz Kościoła mocniej ze sobą walczą niż na przykład protestanci z rzymskimi katolikami. Pomijam już w ogóle to, że chrześcijanie ze sobą walczą. Kiedy czytamy Ewangelię, nie wiem, czy czytałeś, czy czytałaś Ewangelię, widzimy zupełnie inny obraz Kościoła. Były napięcia pomiędzy apostołami, nie można powiedzieć, że nie. Choćby kilkakrotnie czytamy na kartach Ewangelii, że sprzeczali się, kto z nich jest największy, kto z nich będzie następcą Jezusa, kto jest Jego prawą ręką. Mieli różne pragnienia, mieli różne grzechy. Widzimy Piotr, niezwykła postać, która zapiera się Jezusa. Widzimy Judasz, powiedzielibyśmy, że skarbnik tych wypraw, w które chodził Pan Jezus, zdradza, sprzedaje Pana Jezusa za 30 srebrników, a była to cena niewolnika. I kiedy ktoś popatrzy z zewnątrz na te liczby, zobaczy te podziały, może się dla niego to wydawać szokujące. Jeżeli tak myślisz, to zachęcam cię, nie denerwuj się, nie bulwersuj się, nie gorsz się tym. Postaram się w ciągu kilku filmów wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Co dzieli chrześcijan, a co łączy chrześcijan. Jest kilka takich aspektów. Chciałbym, aby cała ta seria była właśnie o tych różnicach pomiędzy nami. Mam nadzieję, że wytłumaczę to w miarę merytoryczny sposób. Niektóre tematy są bardzo szerokie i bardzo ciężko je omówić w krótki sposób, ale będę się starał odsyłać do różnych materiałów. Tych aspektów, o których dzisiaj chciałem powiedzieć, tych różnic jest kilka. Zasygnalizuję je tylko, tak jak mówiłem, jeżeli się uda, w kolejnych odcinkach je omówię. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o takiej różnicy, którą zaczynamy widzieć w Polsce. Do tej pory każdy Polak to był katolik. Dzisiaj się to zmienia. Wielu ludzi przestaje być w ogóle wierzących, wielu ludzi przestaje chodzić do kościoła, wielu ludzi niestety czasami obraża się nawet na Boga, a może raczej na swój obraz Boga. Ale widzimy też, że coraz więcej osób odkrywa część chrześcijaństwa, którą czasami nazywamy umownie protestantyzmem. Czasami te osoby nazywają siebie chrześcijanami ewangelicznymi, czasami chrześcijanami biblijnymi. To chrześcijaństwo, tak jak mówiłem, na całym świecie jest bardzo liczne, bo to jest około 800 milionów osób, biorąc pod uwagę, że Kościół rzymski to jest około 1,2 miliarda. Widzimy, że ta różnica nie jest wysoka. Pamiętajmy jeszcze, może na wstępie warto o tym powiedzieć, że do kościoła rzymskiego, rzymskokatolickiego osoby włączane są, kiedy zostaną ochrzczeni jako dziecko. Generalnie dziecko nie podejmuje tej decyzji, ale rodzic podejmuje za dziecko. Natomiast w kościołach ewangelicznych zwykle jest tak, że to osoba świadoma, najlepiej jak jest dorosła, podejmuje decyzję, że faktycznie on chce iść za Chrystusem i chce się nazywać chrześcijaninem. Więc te liczby mogą być umowne. Oczywiście są też wyznania protestanckie, ewangeliczne, które chrzczą także dzieci, ale do tego dojdziemy.
ale wrócę do tematu różnic. Zacznę od różnic, a na końcu powiem o tym, co nas łączy. Pierwszym aspektem, który jest moim zdaniem dość istotny, jest patrzenie na Biblię. Kościół rzymskokatolicki uznaje Biblię jako księgę natchnioną, uznaje Pismo Święte jako Pismo Święte, czyli jako wiadomość od Boga do nas, ale jego autorytet nie jest tak wysoki jak w kościołach ewangelicznych czy protestanckich. Tam bardzo często ludzie czytają Biblię, znają ją dość dobrze i dyskutują o tym, jak żyć, patrząc na Biblię. W kościele rzymskokatolickim dużo większe znaczenie ma tradycja, mają różne sobory, mają dogmaty wiary, ma nauka papieża i biskupów. W kościołach protestanckich zwykle wierni starają się bardzo mocno trzymać Słowa Bożego. Oczywiście są takie miejsca, w których to słowo jest inaczej rozumiane przez różne osoby, ale do tego dojdę w odcinku Jak czytać i interpretować Biblię. 2. Tradycja. I znowu, Kościół rzymskokatolicki przywiązuje wielką wagę do tradycji. Różnie jest ona rozumiana. Kościoły ewangeliczne bardziej skupiają się na tym, aby całą swoją wiedzę na temat życia czerpać z Pisma Świętego. Kiedy jesteśmy przy Kościele katolickim, widzimy, że to pęknięcie, które aktualnie się tam odbywa, właśnie dotyczy tradycji. Część rzymskich katolików uważa, że na przykład aktualny papież jest antychrystem. Co więcej, być może nawet Jan Paweł II był antychrystem, ponieważ na Soborze Watykańskim I zaszły ogromne zmiany. Sobór Watykański I, później Sobór Watykański II to pogłębił. Są tacy rzymscy katolicy, którzy tak uważają, starają się oni wracać coraz bardziej do tradycji. Osobiście mam z tym problem, ale więcej o tym powiem w odcinku o tradycji. Numer 3. Kapłaństwo. Kościół rzymskokatolicki bardzo duży nacisk kładzie na kapłaństwo. Księża to kapłani. Kapłani składają ofiary, kapłani odpuszczają grzechy. W bardzo dużym uproszczeniu kapłani są pośrednikami pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Powoli się od tego odchodzi, mam takie wrażenie, ale jednak większość rzymskich katolików tak patrzy na instytucję kapłaństwa. W kościołach ewangelicznych nie ma kapłanów. Dlaczego? Ponieważ takie informacje mamy w Biblii. Kapłaństwo starotestamentalne zakończyło się wraz z otwarciem nowego życia przez Jezusa Chrystusa, wraz z Nowym Testamentem. Kapłanami teraz są wszyscy, którzy wierzą w Jezusa. I dlatego chrześcijanie ewangeliczni wierzą, że każdy człowiek ma ten sam dostęp do Boga. Że każdy człowiek może przepraszać za grzechy i Bóg mu odpuszcza, że każdy człowiek może w ten sam sposób prosić Boga, aby On działał w jego życiu. Może Go prosić, może dziękować, może przepraszać. Kościoły ewangeliczne to nie kościoły, w których rządzi anarchia. To kościoły, w których jest ład i porządek w większości. Na czele każdej wspólnoty powinien być starszy, czyli biskup, lub starsi. Może to słowo biskup w Polsce wybrzmiewa bardzo dziwnie, bo mamy zawsze przed oczami biskupów rzymskokatolickich. Ale kiedy otworzymy Biblię, zobaczymy, że są 4 określenia na osoby w Nowym Testamencie. Na osoby, które prowadzą, przewodzą wspólnotom chrześcijańskim. To słowo to właśnie prezbiter, biskup, starszy. I te słowa używane są zamiennie. Myślę, że więcej powiem o tym w odcinku o kapłanach. 4. Sakramenty. W kościele rzymskokatolickim każdy Polak wie, że jest 7 sakramentów. Kiedyś było ich więcej, później ustalono, że powinna być jedna i ta sama liczba dla wszystkich rzymskich katolików. Ale w kościołach ewangelicznych czy w kościołach protestanckich mamy zwykle 2 sakramenty. Kościoły różnią się od siebie, ale zwykle mówi się o tych 2 sakramentach. O chrzcie i o pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Czasami rzymscy katolicy mówią do protestantów, do chrześcijan ewangelicznych czy biblijnych: wy nie jesteście posłuszni słowom Pana Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy ustanowił sakrament łamania chleba i picia wina. To nieprawda. Większość wierzących ewangelicznie co tydzień dostępuje do stołu Pańskiego, chociaż, warto podkreślić, jest on inaczej rozumiany niż w kościele rzymskim. 5. Maryja. To temat, który wywołuje często burzę. C.S. Lewis także w swojej książce pisał o tym, że on ma
jednoznaczne poglądy, nie dotyka tego tematu bardzo często, bo ludzie bardzo emocjonalnie reagują. I znowu Kościół Rzymski przypisuje bardzo ważną rolę Marii, czyli Matce Pana Jezusa, w historii zbawienia i w tym, co dzisiaj się odbywa. Widzimy też wiele objawień, które się pojawia i rzymscy katolicy darzą niezwykłym uczuciem Maryję. Większość z nich uważa, że Maryja jest po prostu ich matką. W kościołach protestanckich, ewangelicznych, szanuje się Marię. To nieprawda, że ktokolwiek nie szanuje Maryi. Była ona matką Jezusa. Każdy, kto czyta Biblię, widzi to jednoznacznie. Natomiast nie traktuje się jej jako matki. Inaczej są rozumiane te słowa Pana Jezusa z krzyża. Powiem o tym więcej w odcinku o Maryi. Tych kwestii spornych pomiędzy różnymi wyznaniami jest sporo. Natomiast one nie przekreślają jednej bardzo ważnej rzeczy. Większość chrześcijan, myślę, że każdy, kto nazywa siebie chrześcijaninem, zgadza się w kilku najważniejszych punktach. Aby zobaczyć to, co nas łączy, powinniśmy się cofnąć do pierwszego kościoła i do tego, jak on określał, kto jest chrześcijaninem, kto nie i w co wierzą chrześcijanie. I tą rzeczą, która łączyła i łączy wszystkich chrześcijan, to jedno z pierwszych wyznań wiary, jakie zostało spisane. Myślę, że będziecie je kojarzyć. W tym wyznaniu wiary czytamy: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Na dzisiaj tyle. Zapraszam na kolejne odcinki.